Dzień dobry, witamy w Berlinie pana profesora Kosiniakowskiego. Panie profesorze, na początek kwiatuszki od nas z okazji wyboru. Serdecznie gratulujemy. Może w parze, w pierwszym rzędzie, pan profesor, że rozumiem, że państwo się nie nudzili, czekając. Ja dwa słowa wstępu, po prostu może pan profesor Wybertowy Serdecki. Często nas mylał, nie wiem, Nie po prostu, ponieważ profesor Debartowicz był u nas już dwa razy, a profesor Kosiniakowski, czyli pan profesor, jest również na drugi raz. My się widzieliśmy po raz ostatni w 2014 roku. Była bardzo ciekawa dyskusja i wówczas na zakończenie spotkania poprosiłem pana profesora, że gdy zostanie już wybrany do Parlamentu Europejskiego i po pewnym czasie pobytu tam, prawda, i rozeznaniu się, jak to wszystko funkcjonuje, żeby do nas przyjechał, odwiedził nas i po prostu opowiedział nam, jak to funkcjonuje, jak to działa, jaki jest pan profesora punkt widzenia na relacje Parlament Europejski, rządy, rząd polski itd., itd. I bardzo dziękuję, że udało nam się ten termin dograć. Po kontakcie z panem profesorem szybko ustaliliśmy termin i udało się to nam załatwić. Ówczesne spotkanie i dzisiejsze spotkanie to jak gdyby są dwa spotkania całkiem, z mojego punktu widzenia, w całkiem innym świecie, gdyby można powiedzieć. Wówczas opozycja była opozycją, rząd był ten, jaki był. Były dążenia do zmiany władzy. W Europie było w miarę spokojnie, prawda? W tym okresie ostatnich 4 lat, jeżeli spojrzymy na mapę Europy, od wschodu konflikt na Ukrainie, konflikt w Syrii, temat uchodźców, mamy Brexit, mamy wybory, mieliśmy we Włoszech ostatnio. Z punktu politycznego można spojrzeć, że wiele partii socjaldemokratycznych traci na znaczeniu i to na pewno będzie miało jakiś duży wpływ przy przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale to już pan profesor nam opowie, więc ja oddaję głos i bardzo dziękuję za wizytę. Proszę bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. To nie będzie jakiś wielki wykład. Proszę zrozumieć. Jestem dzisiaj też po całym dniu w Warszawie. Wczoraj życie europosła polega na tym, że jesteśmy z pracownikami w zasadzie. Cały czas w samolotach, w podróży. W tym tygodniu najbliższym cały Parlament Europejski, jak Państwo pewnie wiedzą, co miesiąc, a czasami czasami też dwa razy w miesiącu przenosi się jako całość do Strasburga. Jedziemy na sesję plenarną. Na szczęście jeszcze nie będę musiał na tej sesji prowadzić żadnych obrad, ale już następne też będą nowe obowiązki. To chciałem od razu powiedzieć, bo nie wiem, kto jest na sali, że funkcja przewodniczącego, wiceprzewodniczącego parlamentu ma swoje, ma swoje pułapki. Poprzedni przewodniczący, mój kolega Ryszard Czarnecki, wiadomo, został odwołany, więc wszystko, co powiem dzisiaj, nie wypowiadam, nie będę mówił w roli wiceprzewodniczącego parlamentu. Chciałem to tylko wyraźnie powiedzieć, że będę się wypowiadał, oczywiście odnotowałem się do swoich doświadczeń jako też wybrany Państwa głosami, muszę powiedzieć, że mój okręg wyborczy to jest Warszawa i tak zwany Obwarzanek, czyli najbliższe miasta wokół Warszawy, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki i tak dalej, Grodzisk. No i też Polonia, to znaczy nawet zawsze się chwalę, że w Chicago na przykład wygrałem wybory. W Warszawie pani Wenta Hübner nie pokonała, natomiast w Warszawie, Warszawa jest, natomiast Chicago
Nie wiem, jak było w Berlinie, nigdy nie sprawdzałem. No, mam nadzieję, że gdybym kandydował tym razem, to już uda mi się też uzyskać się Państwa zaufanie. No to tyle. To znaczy, ja myślę, że zrobimy to tak, że Państwo... Ja powiem parę słów na wstępie o tym, że Pan już wspomniał o tym, co się dzieje. No, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Ta Unia jest pewnie inna niż w 2014. Pewne rzeczy stały się, też są w pewnym sensie niespodziewane. Tak? A na przykład jedno z precedensowe, w jakimś sensie można powiedzieć, zawsze sytuacja Polski jest precedensowa, bo toczy się, jak wiadomo, w pewnym postępowaniu według artykułu 7. Przeciwko Polsce. Po raz pierwszy, jak właśnie po raz pierwszy wiceprzewodniczący parlamentu został, bo to impeachment został odwołany, no to też właśnie Polska jest przedmiotem pewnej procedury, no, która też po raz pierwszy została zastosowana. Wczoraj pan premier przedstawił tak zwaną białą księgę, jeszcze jej całe nie przestudiowano, mniej więcej przeczytałem, żeby się zorientować, jak wygląda argumentacja, no i ale zaczyna się też różne procesy się dzieją, które zmieniają, no wszyscy wiemy, ostatnio wiem, że media niemieckie żyją raczej kwestią w tej chwili prezydenta Trumpa i wojny celnej, no też rzecz to zupełnie niewyobrażalna, prawda, kiedyś, no bo wyraźnie taki okres pewnej ideologii, że każde otwarcie rynku, wymiana handlowa, taka epoka neoliberalna, prawda, w jakimś sensie dobiega końca, ale też no myśmy się trochę do tego przyzwyczaili, ale przecież pamiętamy kiedyś nawet tu w Niemczech, no kiedyś był jak aksjomatem takim, prawda, polityki niemieckiej, w związku z tym też w jakimś sensie polityki europejskiej było sojusz strategiczny z Stanami Zjednoczonymi, dzisiaj już to raczej postrzega się, mówi się o problemach, które dzielą Amerykę od Europy. No i teraz zaczyna się też wielka debata, która, znaczy ona się toczy już oczywiście od dłuższego czasu, ale pewnie rzeczywiście będzie tak, że wkrótce już no, nastąpią jakieś bardzo poważne zmiany, być może w Unii Europejskiej. Zobaczymy, tak? To ta cała debata o przyszłości Europy, przyszłości Unii. Czyli tak pierwszy punkt, to chciałem powiedzieć tak, że no, oczywiście to nie jest jedno i to samo, prawda? Dzisiaj też otworzył, jest taka nowomowa, to też jest, prawda? Która zawsze mówi, to pewnie Państwo wiedzą, prawda, że często się mówi, prawda, ktoś jest proeuropejski, ktoś jest antyeuropejski, zazwyczaj mówimy o stosunku do Unii, prawda? Otóż oczywiście można być krytycznym w stosunku do Unii, prawda? Można być krytycznym też w stosunku do, można nawet powiedzmy odrzucać Unię, tak? Natomiast można być też Europejczykiem. Krytyka Unii oznacza krytyki Europy, prawda? To jest, o czym się bardzo często zapomina, że była Europa przed Unią Europejską i prawdopodobnie no, są różne formy organizacji politycznej. Ta forma polityczna w jakimś sensie, no, tak jak Cesarstwo Rzymskie, prawda, potem była Republika Krystiana, jakaś forma jedności chrześcijańskich narodów europejskich. Unia się też zmienia w naszych oczach, no ale jest właśnie pewną formą polityczną i no niekoniecznie jest tak, że musimy to utożsamianie Europy z Unią jest, wydaje mi się, dosyć no niebezpieczne nadużycie językowe, prawda? W Niemczech się mówi bardzo często, ktoś jest ein guter Europäer, glühende Europäer, begeisterte Europäer, prawda? Najczęściej to są oczywiście wszystko pozytywne przymiotniki, prawda? No i teraz wszyscy wiemy, że w tych latach od tego 2014 roku zdarzyły się różne rzeczy nieprzewidziane. No, oczywiście w 2014 już wiedzieliśmy, że jest kryzys finansowy, była wtedy kwestia Grecji, która do tej pory ciągle nie rozwiązana, kryzys strefy euro, no, w której
teraz się ciągle mówi o tym, no chodziło pytanie, czy Polska ma znowu, ma zastanawiać się, czy ma dążyć do tego, żeby w miarę szybko wstąpić do strefy euro. Ja tylko przypomnę, bo Państwo pewnie pamiętają, że kiedyś Donald Tusk jako premier ogłosił w Krynicy, że w 2012 roku mieliśmy być, przyjąć euro jako walut. Więc natomiast no, stały się też rzeczy nieoczekiwane. Brexit. Ja mogę trochę na ten temat opowiedzieć, bo ja należę do grupy konserwatystów i reformatorów. No i nasi koledzy brytyjscy, ci z państwy konserwatywnej, to są ci, którzy w zasadzie no, przeprowadzili to referendum. Niektórzy z nich byli też zwolennikami Brexitu, w tym nasz przewodniczący naszej frakcji. A to jest jedyny przewodniczący, który powiedzmy nie jest rdzennym Europejczykiem, przynajmniej jego rodzice pochodzą z Pakistanu, jest muzułmaninem, którego rodzice przyjechali z Gujany Brytyjskiej do Wielkiej Brytanii, no ale przedtem wyemigrowali z Pakistanu i on był zwolennikiem lekcji, się Kamal. No i teraz oczywiście jest pytanie, jakie to będzie miało dalsze konsekwencje dla Unii. No ale jest też kryzys imigracyjny, to też wszyscy wiemy. Przy czym w tej hierarchii problemów unijnych, jak na przykład wpływowe czasopismo Polityko czasami, no to Polska figuruje bardzo wysoko. Między tym czasami na drugim miejscu. Ja wczoraj byłem w takiej audycji na radia nagrywanej na telewizji austriackiej, no to zazwyczaj to właśnie to tak jest, że trzy bardzo zaniepokojone sytuacją w Polsce osoby, no, zawsze taki film na początku o tym demokracji, wartościach europejskich. No więc w jakimś sensie oczywiście są jeszcze sprawy Węgier i tak dalej. I teraz, no jak Państwo pewnie wiedzą, zderzają się jakieś wizje, tak, co ma być przy przyszłości. Jedną też, bo Pan wspomniał o wyborach we Włoszech, no ale też mieliśmy ciekawą sytuację w Niemczech. Ciągle jeszcze rząd nie został powołany. Wybory były na jesieni. Ja się dopytywałem często u niemieckich kolegów, lecimy samolotem do Frankfurtu, kiedy rząd powstanie, że jesteśmy wszyscy zatroskani, zaniepokojeni, że może jakąś moglibyśmy pomóc, bo szybko myśmy sprawnie przeprowadzili rekonstrukcję. Oni trochę z przekąsem reagują, no ale to tak wygląda, prawda, że ten kraj, który uchodził za kraj takiej stabilności, jakoś nie mógł się pozbierać i nie wiemy przecież też, jak długo ta koalicja potrwa. Natomiast jeżeli się mówi teraz o takim wizjonerze, no zawsze musi być też taka osoba, która tą pozytywną jakby energię europejską wyraża, prawda, niekoniecznie nawet czy światową. No, kiedyś był takim ulubieńcem, prawda, przy elit liberalnych, no trudno na tym je charakteryzować, no, taki prawda mainstreamowy, no, był jak wiadomo prezydent Obama, którego zaczęto dopiero krytykować po tym, jak przestał być prezydentem, no to stwierdzono, że była pewna stagnacja ekonomiczna, gospodarcza w Stanach Zjednoczonych. Też czytałem wtedy kiedyś taką ocenę właśnie jego polityki zagranicznej, faktor Allgemeine Zeitung, bardzo trafną, że on raczej był właśnie takim wizjonerem, niż rzeczywiście osiągnął coś, prawda, w polityce zagranicznej. Raczej świat, który pozostawił po sobie, był mniej stabilny niż stabilny. No dzisiaj, jak wiadomo, to jest prezydent Macron, prawda, no, to jest taka... To jest ten, który już no, uchodzi za to, że to jest ten, prawda, ten impuls ku, no, powiedzmy, większej jakiejś integracji. No, wszyscy wiemy, że tam, powiedzmy, była taka biała księga przedstawiona przez pana Junckera, no ale właśnie prezydent Macron uosabia te wszystkie no, właśnie proeuropejskie marzenia, dążenia, idee. Przy czym jak popatrzymy na konkrety, no to w konkretach nie wszyscy go oczywiście chcą, możemy o tym opowiadać, prawda, chcą go popierać. Niezwykle charakterystyczne, no to też było tak, że on
w swoim programie wyborczym, o tym, co mówił zaraz po wyborach, a potem w tym słynnym przemówieniu w Sorbonie. No to już to przemówienie wygłoszone na Sorbonie było już trochę bardziej stonowane niż te pierwsze idee. No ale to jest, jak nie wiem, czy Państwo mieli okazję to kiedyś przeczytać czy przestudiować, no to się mówi, prawda, że on pokazuje, no, że właśnie tak powiedział takie słynne zdanie, że on nie ma czerwonych linii, tylko ma horyzont, do których dąży. No to niezwykle takie patetyczne, ale właśnie że chodzi o to, żeby zbudować czy przebudować suwerenną, zjednoczoną i demokratyczną Europę. No i tam różne ciekawe rzeczy są zawarte w tym przemówieniu. Między na przykład właśnie się mówi, że wspólna polityka zagraniczna, no, z którą jest bardzo trudno, żeby ją osiągnąć. Przy czym jak dokładnie przeczytamy to przemówienie, ta wspólna, bo on tam mówi wyraźnie francuskie priorytety. No to jest polityka, która głównym kierunkiem będzie południe. Afryka, mówi o Morzu Śródziemnym. Ale inna sprawa, no, która w jakimś sensie już się konkretyzuje trochę i to jest związane oczywiście z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i na to w zasadzie wszyscy są przygotowani, no to mianowicie, że jakaś wspólna polityka obronna, tak? Właśnie teraz w Strasburgu będziemy głosować w sprawie takiego udzielenia mandatu Parlamentowi Europejskiemu do negocjacji z Radą Europejską w kwestii ustanowienia takiego programu, który jest w zasadzie programem pilotażowym, to jest około 500 milionów euro na współpracę europejskiego przemysłu obronnego. No ale generalnie jest tak, że wszyscy mówią, no prawdopodobnie za parę lat będzie komisarz do spraw obrony, dążenie do tego, żeby tę współpracę w dziedzinie obronności, bezpieczeństwa rozwijać. Nieprzypadkowo w tym przemówieniu na Sorbonie, no, od tego chyba prezydent Macron w ogóle zaczynał, prawda? Więc inne rzeczy, natomiast inne rzeczy się tam pojawiły, no to są jednak, będziemy mówili, jakie są interesy Polski, no to część z tych są zdecydowanie, jest trudne do zaakceptowania, bo tam też mówił na przykład o wspólnej polityce fiskalnej, tak, żeby dążenie do harmonizacji podatkowej. To też jest taka tendencja w związku z różnymi skandalami tak, związanymi, prawda, z tym LuxLeaks, potem Panama Papers. Teraz znowu będzie specjalna komisja dotycząca tych rajów podatkowych, komisja Parlamentu Europejskiego. Jest takie dążenie, żeby doszło do harmonizacji podatkowej. No, żeby na przykład podatek na przedsiębiorstw był jednakowy, albo przynajmniej, żeby tak u nas skonstruowana podstawa opodatkowania i tak dalej. No co oczywiście by pozbawiało trochę te kraje, które są w gorszej sytuacji, no pewnych możliwości kształtowania swojej polityki finansowej i tak dalej. Więc nie bardzo się na. Ale inna rzecz, no to jest na przykład polityka klimatyczna, tam też bardzo dużo się mówi, no. I to jest jeden z podstawowych rzeczy, no, z którą teraz borykamy się w Parlamencie Europejskim, bo to jest właściwie dążenie do wyeliminowania węgla. Tak, dekarbonizacja no, gospodarki europejskiej, dążenie do tego, żeby to przyszło właśnie na odnawialnych źródłach energii. To jest związane oczywiście też z pewnymi problemami, które się z tym wiążą. No, niektórzy mówią, że trochę za tymi problemami stoi takie lobby, prawda, z jednej strony ci, którzy właśnie no, rozbudowali te odnawialne źródła energii, ale też lobby gazowe, prawda, bo te wszystkie panele słoneczne i wiatraki muszą, ponieważ to są źródła energii zmienne, więc muszą być oczywiście jakieś, musi być rezerwa. Chodzi o to, żeby tą rezerwą nie był węgiel, tylko może gaz, prawda? Gaz, który będzie dopływał do Greifswaldu, prawda? Czy gdzieś. Znaczy Francuzi by chcieli, żeby to była znowu jądrowa, prawda? Więc ale jeszcze jest inny bardzo taki pomysł, który no też już jest w zasadzie realizowany, to pewnie Państwo się o tym wiedzą, to można, no, żeby była wspólna polityka socjalna.
żeby, no to jest prezydent Macron jednak wywodzi się z lewicy, no więc w tej chwili to się wszystko toczy wokół kwestii pracowników delegowanych, przedsiębiorstw delegowanych, transportu, którym no, na przykład przedsiębiorstwa transportowe z Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że to znaczy spowoduje, że to jest walka, prawda, z nimi jako zbyt konkurencyjnymi. Więc inną taką ideą, którą zgłosił też Macron, która jest powtarzana, ale już została w pewnym sensie odrzucona, to jest, żeby utworzyć transnarodowe listy do Parlamentu Europejskiego, czyli za rok, żeby głosować na partiach europejskie, tak? To znaczy jakiś Hiszpan kandyduje, prawda, na przykład, prawda, głosujemy właśnie na niego, żeby na partie europejskie. To zostało odrzucone, chociaż był taki pomysł, żeby część tych miejsc w Parlamencie Europejskim, które zostaną po Brytyjczykach, zamienić właśnie na takie transnarodowe, żeby jako test. W tej chwili jest też debata na temat tego, czy to też jest, czy zachować taki system, który po raz pierwszy wtedy, w 2013 roku, został przyjęty, tak zwanych Spitzenkandydaten, tak? To znaczy, czy każda ta rodzina polityczna, mamy różne, mamy, prawda, socjalistów i socjaldemokratów, no to jest wtedy to ich głównym kandydatem był Martin Schulz, dzisiaj już trochę jakby zapomniany, czy chadecja, tak, no i, ale to jest wszystko dążenie do tego, żeby te wybory do Parlamentu Europejskiego, no zmienić takie wybory, prawda, które będą wyborami ogólnoeuropejskimi, czyli no jest dążenie do tego, żeby i w zasadzie o tym mówi Macron też, żeby znaczy doprowadzać do takiego ujednolicenia, prawda, europejskiego. On mówi, no, on miał tam też zgłosił taki pomysł, żeby każdy student, samo w sobie to jest oczywiście bardzo, bardzo pozytywne, no, ten program Erasmus jest jednym z takich osiągnięć integracji europejskiej. To chodzi o to, że każdy student, żeby spędził co najmniej, prawda, pewien okres czasu w innym kraju europejskim. No więc ja bym powiedział tak, te wizje, bo to jest po części, na przykład Niemcy oczywiście nie wszystkie te rzeczy podzielają, na początku na przykład u Macrona było bardzo wyraźnie taki, żeby, ponieważ nie udało się z tą Europą Środkowo-Wschodnią, nie najlepiej to wyszło, więc się zamknijmy, prawda, wokół strefy euro, tam żeby to był oddzielny budżet, oddzielny parlament, no taki powrót trochę do małej Europy Karolinków, prawda. No, no i to zostało jakby już w tej chwili zdaje się odrzucone, też no, jeżeli będzie, bo też mówił o Mińsku, żeby powinien być minister finansów, podatek europejski i to prawdopodobnie no, sprowadzało się by to też do tego, że wszyscy wiemy, że w zasadzie Niemcy jako kraj musiałby więcej wkładać do wspólnej kasy, więc pewne idee mimo takiego ogólnego poparcia, jak wiemy, w Niemczech dla prezydenta Macrona, dla jego idei, no to w konkretach to raczej się nie zupełnie, będzie to zupełnie jakaś wersja osłabiona, prawda? No widać, nawet jeżeli chodzi o te transnarodowe listy do Parlamentu Europejskiego, to posłowie CDU przeciwko temu występowali, że taki dosyć znany kiedyś już polityk, jak do Parlamentu, jakiś przewodniczący AFET, czyli Komisji do Spraw Zagranicznych, Elmar Brok, który powiedział, że przecież on jest wybrany z Westfalii, nie wyobraża sobie, żeby to zupełnie. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć, że to są teraz jak mówi, patrzymy na Parlament Europejski, no to są wszystkie takie tendencje, że na kryzys reagujemy większą i ściślejszą integracją. Tak? Jak wyglądają konkrety, no to można się na te konkrety spierać, ale w zasadzie jest jedna droga i ta droga prowadzi w tym kierunku. Tak? I teraz ci wszyscy, którzy mają inne zdanie, no to zazwyczaj jednak są wręcz wypychani, prawda, z tej dyskusji
politycznie, jako właśnie ci źli Europejczycy. W tym przemówieniu Macron na Sorbonie wymienia wszystkie negatywne takie izmy, nacjonalizm, prawda? Dzisiaj no, ktoś, kto mówi na przykład, prawda, zbyt mocno podkreśla ideę państwa narodowego, nacjonalizm. Potem takie te ruchy wszystkie tożsamościowe, które są już we wszystkich krajach, prawda? Że obywatele wielu krajów mówią, prawda? No to takie tożsamościowe ruchy, prawda? Że nasza tożsamość. Protekcjonizm. Mimo że można powiedzieć, że w pewnym sensie ta wizja Macrona sama jest protekcjonistyczna. Czy on mówi tak, izolacjonistyczny suwerenizm. Ale z drugiej strony, no więc, prawda, to się o tych wszystkich nurtach mówi w ten sposób. Ja to usłyszałem też w przypadku mojego wyboru, bo wszyscy pytali, no, czy ktoś, kto w zasadzie nie jest euroentuzjastą, ja nie jestem eurosceptykiem, ale tak zostałem określony, czy ktoś może być wiceprzewodniczący parlamentu, prawda, ktoś, kto... No i, ale na pewno mamy zjawisko takie, że no istnieje pewien proces ogólnoeuropejski, prawda? To, co politologowie też nazywali europeizacją. To znaczy, tylko że to pewnie, gdybyśmy się zastanowili, to przebiega inaczej niż ci, którzy planują politykę europejską, którzy mówią o instytucjach europejskich, niż ci, którzy marzą o federacji, prawda, albo nie wiem, o jakimś... Martin Schulz jeszcze raz powiedział o Stanach Zjednoczonych, Europy, prawda, ci, którzy marzą o jakimś powtórzeniu właśnie, jakiejś unifikacji, no to oczywiście oni mają co innego na myśli. Natomiast jedna jest rzecz, która jest dosyć charakterystyczna, no, że dzisiaj wiemy, na przykład, bo pan też o tym wspomniał, no, że kiedyś mogliśmy w Polsce nie interesować się na przykład, co się dzieje we Włoszech, prawda? A kto wygrał, a kto przegrał. Nie bardzo nas interesowała sytuacja w Katalonii, prawda? Dzisiaj na tym polega między innymi też to, że no, wszyscy są jakby bliżej siebie, prawda? I gospodarczo przez... No ale też i politycznie, prawda? Ja jestem przekonany, że ten parlament, który zostanie wybrany w 2019, będzie zupełnie inny i nie wiemy teraz, jaki będzie, ale to, że on będzie inny, będzie miał ogromne też znaczenie dla naszego kraju, na przykład też na możliwości działania i to, jak się zakończy ta kwestia, prawda, sprawdzania naszej praworządności. Teraz jest jeszcze pytanie, oczywiście jest tak, że jest też wizja alternatywna w stosunku do Macrona. Ona jest mniej zarysowana, ona się pojawia, prawda? To nie jest jakiś szczegółowy program, ale w każdym kraju, no w Niemczech jest podobnie, prawda? Że wszędzie widzimy jednak pewien rodzaj buntu, prawda? Czy pewien rodzaj ruchu, no, który manifestuje jakieś niezadowolenie, znaczy właśnie kończy się pewien język polityczny, też pojawiły się jakieś problemy. No, najciekawszym właśnie zjawiskiem ostatnio, które występują, to są te wybory we Włoszech, tak? No bo to jest trochę Włochy, które trzecia gospodarka w tej chwili w Unii Europejskiej. No, jak Brytyjczycy wyjdą, no to prawda, państwo, które no, trudno je lekceważyć, chociaż nie jest tak silne, nigdy ma ambicje, prawda, ale nigdy nie było traktowane. No, rządził, mówiono przez pewien czas, dyrektorat francusko-niemiecki, teraz raczej wszyscy mówią o tym przewadze Niemców. Francuzi jakby zostali trochę w tyle, no ale właśnie w tym kraju, no, w którym paradoksalnie to można powiedzieć, że dziś nagle się okazuje, że były premier Włoch Berlusconi jest obrońcą Włoch przed populizmem. No, nikt by się tego nie spodziewał.
parę lat temu jest przyjmowany przez przewodniczącego Junckera jako, prawda, za chwilę będzie uchodził za obrońcę praw kobiet, ale mimo że mimo że wszyscy znamy, no, ma kłopoty, sam nie może zostać premierem, bo został skazany za przestępstwo, no, ale nagle się okazuje, jest taki powrót na salony, no bo jest jakieś większe niebezpieczeństwo. No i teraz wybory, które z jednej strony pokazały, no, takie zjawisko znowu, które jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim, wszyscy mówią, że słabnięcie socjaldemokracji. To znaczy, i to będzie oczywiście miało wpływ też na to, co się będzie działo. No, w Niemczech wiadomo, że są takie sondaże, które pokazują 16% ma socjaldemokracja, więc... No ale pan premier Renzi, były premier, też przegrali socjaliści włoscy, więc istnieje pewien rodzaj paniki, bo też w tych instytucjach europejskich, w parlamencie zawsze była taka wielka koalicja. To byli chadecy, Europejska Partia Ludowa i socjaliści i demokraci. Nie wszyscy ci chadecy byli chadekami, nie wszyscy byli chrześcijanami, tam są różne, na przykład w tej grupie jest też Fidesz węgierski i tak dalej, no ale powiedzmy jest ta wielka jedna partia, ponad 200 posłów, no i taka druga, która jest mniejsza trochę, no ale ponad tam 190, jak ja pamiętam, czy 170, no ale jak one się dogadują ze sobą, prawda, no to w zasadzie wszystko mogą, mają większość w parlamencie, no ale jak mają większość w parlamencie, to jakoś to się przekłada znowu na sytuację w komisji, mimo że każde państwo ma swojego komisarza i tak dalej, prawda? Także, no i teraz wiadomo, że mamy słabnięcie socjaldemokracji. No ale z drugiej strony, co się dzieje po prawej stronie? No też się dzieją niezwykle, no, w Niemczech. Wszyscy pamiętamy, że jak prezydent Obama odszedł, już przestał być prezydentem, to powiedział, przywódczynią wolnego świata liberalnego ma być Angela Merkel. No i się wydawało, że, prawda, no, dzisiaj się nawet w Niemczech mówi już o tym, że to prawdopodobnie jej ostatnia kadencja, no i też nastąpi wyraźnie słabnięcie. Słabnięcie też wszyscy oczekują, że również ta chadecja nie będzie taka, ta partia, Europejska Partia Ludowa może być znacznie mniejsza. Natomiast pojawiają się ruchy, prawda, które nazywane są populistycznymi, czy tam, prawda. Czasami to są w krajach Europy Południowej, one mają charakter najczęściej lewicowy. Niektóre zostały jakby trochę opanowane czy spacyfikowane, jak Syriza czy Podemos. No ale właśnie w tej chwili najsilniejszym ugrupowaniem we Włoszech, który wygrał, jest ten ruch pięciu gwiazd. No, bardzo jest ciekawa w ogóle formacja, dlatego że ona jest, trudno ją zaklasyfikować, bo ona nie jest ani po części ani prawicowa, ani lewicowa. W niektórych kwestiach w parlamencie ona łączy bardzo takie socjalne fragmenty, a jednocześnie był to ruch, tylko ten przywódca, też młody, bardzo powiedział, że chcą Włochy powinny przeprowadzić referendum, żeby wystąpić z Unii Monetarnej. I są tacy ekonomiści, teraz też bardzo wybitny ekonomista, który został dyrektorem Instytutu Maxa Plancka w Kolonii, też powiedział, że w zasadzie on widzi tylko dla Włoch takie wyjście, że Włochy muszą opuścić strefę euro, że nie poradzą sobie ekonomicznie, prawda? Że muszą mieć własną walutę narodową. No ale właśnie, więc mamy ruch, którego trudno jest sklasyfikować, który mogę powiedzieć też, że właśnie szuka sojuszników, też patrzy na moją grupę EKR, prawda, z pewnym zainteresowaniem, czy nie moglibyśmy współpracować w przyszłości i tak dalej. No właśnie łącząc takie elementy trochę, prawda, narodowe z socjalnymi. No to jest, no ale też, no ale są oni są ich głównymi konkurentami, jest ten blok znowu prawicowo-centrowy stworzony przez Berlusconiego. No ale kogo tam mamy? Prawda? To znaczy z jednej strony mamy tą partię Forza Italia, która jest, no właśnie kiedyś była populistyczna, teraz centrowo-prawicowa, więc to jest. Ale są też, jest taka mniejsza partia, też utworzona z takiego pakietu różnych,
noi con Italia, czy my z Włochami. I to jest przewodniczący tej partii jest w naszej grupie politycznej, w EKS, czyli bardziej na prawo. No ale na końcu już mamy, jeszcze są w tym ugrupowaniu partia, która Liga, prawda, Lega, która tak się nazywa Lega Nord. I ta Liga należy w Parlamencie Europejskim do tej grupy, którą tworzyła Marine Le Pen. To się nazywa Europa Narodów i Wolności. Otóż ta grupa była traktowana w Parlamencie Europejskim jak taka grupa trendowata. To znaczy na przykład mówiono, że nie głosujemy za ich poprawkami, prawda, że nie możemy dopuszczać na przykład ich do... Ja parę razy byłem, miałem na przykład swoje sprawozdania albo jako kontrsprawozdawca i zawsze usiłowałem ich włączyć jakoś, jak zgłaszali odpowiednie poprawki czy do kompromisów, no tak się wypracowuje stanowisko parlamentu w jakiejś legislacji. Natomiast były takie sytuacje, że na przykład wszyscy przedstawiciele innych grup politycznych powiedzieli, jeżeli ja włączam tę grupę, akurat była francuska, a nie włoska, do tego kompromisu, no to znaczy, że to wszyscy wychodzą i bojkotują, prawda? I że to znaczy, że oni byli wykluczeni. No i teraz nagle być może to jest w tej chwili najsilniejsza partia w tym bloku prawicowym, czyli być może to będzie przyszły premier Włoch, którego już nie będzie można lekceważyć, prawda? Być może zostanie ten przewodniczący parlamentu Tajani miał zostać premierem Włoch, jeżeli Forza Italia by wygrała. No ale być może będzie inna konstrukcja. Więc nagle się okazuje, że po prawej stronie we Włoszech, od tej właśnie, od tej Hadecji aż po siły, które chodziły do tej pory za skrajnej, takiej, w której w ogóle nie można z nimi rozmawiać, to tak trochę jak, no prawda, jak AfD, bo tam też zresztą jeden z posłów AfD też jest w tej nagle się okazuje, że jest, prawda, jak Niemcy mówią, Salonfähig. No trzeba z nimi rozmawiać, no bo Włochów nie da się zlekceważyć. I być może to jest jakiś symptom no głębszych zmian, prawda? Że te zmiany powodują, no prawdopodobnie no wszyscy się liczą też, że w wyborach w 2019, jeżeli też Alternative für Deutschland utrzyma swoje, no dostała 13%, ile pamiętam, to też będzie miała bardzo dużo europosłów, prawda? To sprawi oczywiście, że będzie zupełnie inna. Teraz, gdzie znajdujemy te inne idee? Ja tylko na końcu jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Otóż taką alternatywną wizję Europy zaprezentowali ostatnio tacy wybitni intelektualiści, to jest tak zwana deklaracja paryska. Ona ma trochę taki charakter, bo to głównie filozofowie, koledzy pana ambasadora, tam Robert Szpieman, nasz przyjaciel Ryszard Legutko, Remy Brak, paru wybitnych filozofów, więc dla mnie ten tekst jest trochę za poetyczny, powiedziałbym, który oni przedstawili, no ale to jest właśnie taki, ta wizja, no, napisana tak jak piszą intelektualiści, więc tam nie ma propozycji instytucjonalnych, ale dobrze wyrażająca tę inną wizję Europy. No takim, prawda, że mówią, że jest fałszywa i prawdziwa, że my chcemy, odwołujemy się do dziedzictwa europejskiego. No inaczej na przykład niż to jest w domu europejskiej historii, gdzie w zasadzie tę historię Europy, no, tak naprawdę Unii zaczyna się od rewolucji francuskiej, rewolucji przemysłowej, a wszystko inne to jest takim, prawda, taką Vorgeschichte, taką prehistorią, którą się wspomina, której nie ma, na przykład nie ma tam w zasadzie chrześcijaństwa. Nawet ostatnio koleżanka Czeszka, która jest właśnie z Europejskiej Partii Ludowej, mówi, rozmawiając z nią, mówi, jak to jest możliwe, że się przedstawia historię Europy, tam ostatnich 20-30 lat nie ma Jana Pawła II. Nas przeprowadziła ostatnio taka przewodniczka, tam prowadziła kuratorka po tej wystawie i mówi, to nieprawda, bo tutaj jest taki mały obiekt, jakaś. Tam jest Jan Paweł II, a to on jest taki mały ten przedmiot, ale jest niezmiernie ważny. To prawda, można go nie zauważyć, ale jest niezmiernie ważny. No więc no, tam się oczywiście odrzuca, mówi się inaczej, zachęcam Państwa do czytania tej deklaracji paryskiej, bo ona jest ciekawa, no właśnie, że się mówi, że właśnie o kulturach narodowych, o chrześcijaństwie, o tym, że odrzucamy taki
no taki relatywizm, że też zakładamy, prawda, że przy wszelkiej różnorodności są pewna hierarchizacja, no, prawda, dążenie do pewnych, no, do pewnej doskonałości. Bardzo ciekawy dokument, no, w tym sensie wyrażający, jak mówię, przez bardzo wybitnych europejskich intelektualistów tę inną wizję, która się moim zdaniem też się przejawia w tych wszystkich takich no, niepokojonych ruchach społecznych, zaniepokojonych ludzi. No, hasłem tej Legii była Italia jako pierwsza, Italy first, prawda? Znaczy w zasadzie powtórzenie hasła Donalda Trumpa. I to, co jest niepokojące, a wydaje mi się, że to właśnie już powoli będzie się w związku z zmianą układu sił być może będzie się kończyć, no to jest to, że w zasadzie cały ten okres, w którym ja w tej chwili byłem parlamentarzystą w Parlamencie Europejskim, to w gruncie rzeczy, jeżeli mówiono, prawda, o tym, nie wiem, dialogu, otwartości, że my tutaj dyskutujemy, to w gruncie rzeczy no, cały czas ci ludzie, prawda, my to wiemy, byli wykluczani, piętnowani, dyskwalifikowani. No i niestety tak samo jest na poziomie krajów. Ja często mam takie wrażenie, że to niestety również dotyczy naszego kraju, prawda, jego udziału również w dyskusjach europejskich. To mogę jeszcze powiedzieć, no, przy czym to wszystko jest oparte tylko na pewnych hasłach. No, odwiedziłem też pewną koleżankę w ramach swojej skromnej kampanii, prawda, musiałem przekonać kolegów, żeby na mnie zagłosowali. I ona powiedziała, że z Austrii, że nie ma nic przeciwko mnie, wręcz przeciwnie, dobrze współpracujemy, no, ale ona się jest bardzo zaniepokojona, co się w Polsce dzieje, czy w Polsce nie chcemy napisać historii na nowo i nie negujemy Holokaustu. No i to są mniej więcej, prawda, to są mniej więcej takie wyobrażenia, prawda, albo na przykład wybitny dziennikarz z BBC powiedział, no ale w Polsce teraz to będzie minister sprawiedliwości mianował sędziów. Natomiast na moje pytanie w czasie tej audycji, w czasie tego programu telewizji austriackiej zapytałem tych moich rozmówców, głównie z Austrii, jeszcze była jedna pani z Niemiec, ale jak to jest w Austrii, żeby zadać sobie pytanie, jak to jest w Austrii minister sprawiedliwości mianuje sędziów, prawda? Ale to jest, to jak mówię, no to jest coś takiego, co może się zmienić i mam nadzieję, że się będzie zmieniało, jak się będzie zmieniał ten układ. I w tym sensie ja, niektórzy patrzą jakby z niepokojem, prawda, na to, co się dzieje, że jest jakaś destabilizacja pewnej sytuacji. Ja muszę powiedzieć, patrzę na to raczej z nadzieją, że to sprawi, że no właśnie, że rzeczywiście ta inna wersja, inna wizja Europy, no, która będzie oznaczała, są pewne też takie propozycje instytucjonalne, będzie oznaczała raczej decentralizację, na nowo oparcie Unii Europejskiej na państwach narodowych, będzie oznaczała mniej ingerencji, prawda? Będzie oczywiście oznaczała też współpracę, tak? Współpracę w takich dziedzinach, no bo też akceptowanie tej zasady pomocniczości, że to wszystko być może dzięki tym takim ruchom, które dzisiaj pewnym zjawiskom kryzysowym, to być może właśnie one przyniosą pewien dobry skutek. No i w jakimś sensie oczywiście no można powiedzieć, że my w tym procesie uczestniczymy. Ja myślę, że nie przypadkiem, no, prawda? No, to jest tak, że Polska, oczywiście możemy krytykować różne rzeczy, no, ale że Polska jest jakoś postrzegana jako ważny czynnik tej przemiany, prawda? Czynnik, który no niektórzy uważają właśnie, że to, co się dzieje w Polsce, jest jakimś zagrożeniem czy pogwałceniem wartości. Natomiast z drugiej strony no jest wielu ludzi, którzy, również polityków i również europosłów, którzy również wielu polityków z naszego regionu, którzy raczej uważają, że to, prawda, to co robi grupa Wyszehradzka, to jest w zasadzie
jakaś droga do, raczej do reformy Unii, właściwa droga do właściwej reformy Unii. Ja może na tym skończę i poproszę Państwa o pytania. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, pytania proszę, prosiłbym zgłaszać się i do mikrofonu mówić, dlatego że nagrywamy, a głos jest wówczas dobrze słyszany, więc oczekuję o mały sygnał i już zaraz przekazuję mikrofon. Panie profesorze, ja mam pytanie nawiązujące do tego właśnie ostatniego elementu, który Pan poruszył. To znaczy po zmianie władzy w Polsce nastąpiła niesamowita nagonka medialno-polityczna na wszystkie zmiany w Polsce, które obecnie od parunastu miesięcy w Polsce obserwujemy. Nagonka na szczeblu europarlamentarzystów opozycyjnych z Polski, dobra współpraca medialna z tymi parlamentarzystami. Czy to w elemencie demokracji, jak każdy rozumie, powiedzmy, tu mieszkając, obserwując media niemieckie na przykład, gdzie relacje są stronnicze i kłamliwe niekiedy, czy często kłamliwe, jak z tym można walczyć, co należałoby robić, czy jest w ogóle jakieś lekarstwo na to, żeby ten trend odwrócić? I pytanie, jaki Pana zdaniem, Pana profesorze, jest tendencja, czy więcej opinii jest takich, które uważają, że zmiany w Polsce jako te pozytywne, rewolucyjne, czy nie rewolucyjne, ale te pozytywne zmiany, czy raczej, że Polska jest tym problemem, powiedzmy, w Europie? Czy ta pozytywna sposób widzenia zmian w Polsce powoli już się rozszerza jak gdyby i znajduje akceptację, czy to proces raczej długotrwały? No tak, ja kiedyś się tak zastanawiałem nad jedną rzeczą. Chciałem w zasadzie Państwa zapytać o to, bo ja dosyć uważnie śledzę media niemieckie, trochę też anglojęzyczne, trochę francuskojęzyczne, a nawet powiedzmy głównie niemieckojęzyczne. I ja nie pamiętam w ciągu, bo wiadomo, że rzeczywistość zawsze złożona jest z każdego kraju, nawet jeżeli się dzieje coś niedobrego, prawda, w jakimś kraju. No powiedzmy, że załóżmy, że nasi krytycy mają rację w jakichś punktach, no, prawda? Nikt nie ma racji absolutnej, więc my też jej nie mamy. Ale tak się zastanawiam, czy w ciągu tych ostatnich 3 lat pamiętam jakikolwiek artykuł, czy program w radiu, czy właśnie reportaż w telewizji, który byłby pozytywny. Który by mówił o jakiś aspekt pozytywny. Tak? O czym to było? O polskiej kiełbasie, bardzo dobrze. No więc właśnie dlatego pytam, prawda? Ale ja muszę powiedzieć, że też tak pomyślałem, że chociażby o polskiej kuchni, prawda? Właśnie o polskiej kuchni, bo ja oczywiście ostatnio słyszałem parę takich dobrych zdań, bo tam leciałem właśnie z Brukseli do Warszawy, Brussels Airlines. No i pani stewardessa mnie strasznie namawiała, żebym coś zjadł, ja strasznie unikam jedzenia w samolotach. W końcu mówię, nie, bo jadę na kolację. Mówię, a to rozumiem, bo w Warszawie to można tak dobrze zjeść, prawda? I to było tak parę lat, ale to były jakieś aspekty, no nie wiem, rzeczywistości. Ale to raczej jest wyjątek, prawda? Więc przeważa jednak ten bardzo czarny obraz. I teraz nie łudźmy się, to znaczy to oddziaływuje. No to jest też tak, że ja wielu takich uczestniczę w takich dyskusjach albo w mediach, albo właśnie na żywo z obywatelami. Wiem, że głównie Niemcami oczywiście, że, znaczy, że jest trudno, że oni po prostu, wiedzą, to jest jakiś bardzo taki zgeneralizowany, po prostu nie znają szczegółów, prawda, bardzo nakrytym, że wiedzą, że dzieją się coś złego. No i problem polega też na tym, że jeżeli się pytamy, no ja mówię, no nie, ale już, prawda, przeczymy ten fakt, no przecież to jest z Polski. My wiemy o tym z Polski, to w Polsce.
na przykład no, w tym programie austriackim mówią tak, no demokracja w Polsce jest zagrożona. Ja mówię, nie, demokracja w Polsce jest niezagrożona. I ja mówię, jak widzę, że w Parlamencie Europejskim w czasie ostatniej debaty o Polsce pani posłanka, która mówiła, prawda, taką tyradę, która przedstawiała tę w imieniu właśnie Europejskiej Partii Ludowej, to była posłanka z Malty. No gdzie, jak wiadomo, zamordowano niedawno dziennikarkę śledczą, gdzie ona śledziła sprawy korupcyjne związane z właśnie, nie wiem, Panama Papers, że rząd jest zaniżany. Wszyscy wiemy, że jest tam ogromna korupcja. Co więcej, wszyscy są zaniepokojeni, więc sprzedają tam podobno paszporty oligarchom rosyjskim i tak dalej. No po prostu, więc ja o tym nie mówię, tylko powiedziałem, że jeżeli ktoś miałby, jak patrzymy na tej, bo taki puścili reportaży, proszę, taki, prawda, najpierw jest profesor Legutko, prawda, i potem ta pani z Malty, i mówię, no to jeżeli ktoś się miałby niepokoić jakimś krajem, no to powinien się niepokoić o sytuację na Malcie, na Cyprze, na wielu krajach. Na to oni mówią, nie, ale w Polsce jest zagrożona demonstracja. Mówię, no w Niemczech, no też nie mieliśmy, mamy różne, prawda, deficyty demokracji. Podam na przykład no, ten znany przykład, że w Niemczech no, sędziowie mogą należeć do partii politycznej, co jest trochę, wydaje mi się, niezupełnie zgodne z ich statusem. Na to odpowiada posłanka z Niemiec, mówi tak, no ale u nas ludzie nie wychodzą na ulicę, a u nas wychodzą na ulicę. Ja mówię, no bo u nas jest demokracja, mówi pani, no u nas jest żywa, kwitnąca demokracja, nas można demonstrować. Ja bym chciał, żeby ludzie czasami wychodzili w Niemczech na ulicę, protestowali przeciwko. No, tam potem jeszcze jakiś inny przykład. No ale niestety to jest zawsze tak, że się mówi, dlatego jestem pesymistą. No, niestety, znaczy fakt, że jesteśmy podzieleni i że tego rodzaju, no, czasami naprawdę w tych debatach o Polsce to powiedzmy zaczynało się jeszcze z jakimiś racjonalnymi argumentami, przesadzonymi, może niezupełnie trafionymi, no ale często właśnie one się kończyły jakimś poczuciem jakiegoś kompletnego absurdu, prawda? No bo na przykład jeżeli jakaś znowu poseł mówi, że ona właśnie wróciła z Czeczenii i tam sytuacja dziennikarzy jest równie tragiczna jak w Polsce. No właśnie, ale to prawda, to państwo się śmieją, natomiast ci moi koledzy, gdybym ja też opierał się na tych wszystkich przekazach, czytał tylko z Deutsche Zeitung, prawda, no to też bym był bardzo zaniepokojony, że potem oczywiście jest taki bardzo, zawsze też taki pada argument, że przecież to nie jest krytyka Polski, to nie jest przeciwko Polsce, no bo właśnie w Polsce jest taka opozycja, na przykład, no też widzę tutaj dużo pań na sali, więc tak, no prawa kobiet są łamane w sposób brutalny. No i to jak, prawda? No i ja mówię, no, no ale był czarny protest, no i tam, prawda, no więc nie, no tak, no ale w różnych kwestiach, na pewnej kwestii takiego etycznej się różnimy rzeczywiście, no ale wręcz przeciwnie, no wszystkie dane pokazują, że jest znacznie mniejsza rozpiętość różnicy płac między kobietami i mężczyznami w Polsce, no możemy pokazać nawet statystyki, no liczby, nie przekonują, prawda, bo jest jakiś już wytworzony obraz tego, że w Polsce dzieje się bardzo źle. Więc moja odpowiedź jest taka, znaczy to można zmienić przez komunikację i rzeczywiście rząd, pan premier Morawiecki, pan minister Czaputowicz, tak dalej się starają, nasi dyplomaci i tak dalej, ale moim zdaniem to może się zmienić jednak tylko głównie przez zmianę układu sił. No, ci koledzy w tej dyskusji mówią w pewnym momencie tak, Pan nie może się pojawiać w imieniu Polski. Pan nie jest, dlaczego pan się... Ja mówię, no, wypowiadam się w imieniu ugrupowania, które wygrało wybory i przyjął odpowiedzialność za dwa lata będą znowu wybory, być może będzie jakieś inne. Za chwilę mówi ta pani z Niemiec, mówi, ale my Europejczycy to nie możemy pozwolić, żeby tak się działo w Polsce. Ja mówię, ale pani się wypowiada w imieniu Europy. Ona mówi, bo większość w Parlamencie Europejskim przyjęła rezolucję. No więc w tym wypadku ja mówię, no bo tak jest w demokracji, decyduje większość, ale jeżeli będzie w przyszłym parlamencie inna większość, to być może się takiej rezolucji nie podejmie.
to jest mierzenie innymi miarami, prawda? Bo jeżeli my mówimy, pan komisarz, przewodniczący Timmermans też używa takiego metody, bo zawsze mówi tak. No jak zaczynamy dyskusję o praworządności, to Polacy zawsze mówią, a w tym kraju jest tak, a w tym innym. A my teraz nie dyskutujemy. My teraz nie dyskutujemy o Hiszpanii, nie dyskutujemy o Niemczech, my teraz dyskutujemy o Polsce. No dobrze. Ten jeden z dziennikarzy w tej audycji też powiedział, pan to jako typowy oczywiście populista, tak mi powiedział, no bo przecież, bo pan mówi o innych, pan zawsze, pan się tak... No ale przecież, przepraszam, jeżeli mówimy, że są pewne reguły, to one mają obowiązywać wszystkich, prawda? No podstawą jednak praworządności jest równość wobec prawa. Czyli jeżeli uważamy, prawda, że pewne rozwiązania w Polsce są nie do przyjęcia, żeby rzekomo, że jak uważamy, że nie jest możliwe, żeby minister sprawiedliwości mianował sędziów, akurat w polskim prawodawstwie to nie jest możliwe, no to zajmijmy się tą Austrią, no, prawda, no musimy... Albo zajmijmy się Niemcami, no, prawda? No, jeżeli uważamy, że polityk nie może zostać od razu, nie może zostać członkiem Trybunału Konstytucyjnego. No, w Niemczech mieliśmy taki przykład, że pan premier Saarland, prawda, pan Peter Müller, przestał być premierem, a całe życie spędził w partii CDU, został sędzią Trybunału, niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. No, jeżeli uważamy, że to jest nie w porządku, no to Komisja Europejska, jeżeli wypracowuje pewne reguły, no to zastosujmy je do wszystkich krajów europejskich. Powiedzmy, to jest model, prawda? To jest model Trybunału Sprawiedliwości, to jest model systemu. Wszyscy wiedzą, że tak nie jest. I siedzi pani z Fundacji Bertelsmanna obok i mówi, no ale Peter Müller został przewodniczącym, został członkiem, bo on jest prawnikiem, a nie, dlatego, że jest prawnikiem, a nie politykiem. Dlatego został członkiem Trybunału Konstytucyjnego. No ja mówię, no prawda, ale był politykiem, no był rzeczywiście. Więc jeżeli mówimy o praworządności, no to prawda, prawo, to jeżeli komisja uważa, to prawo powinno, jeżeli krytykuje Polskę za pewne rozwiązania, to tę samą krytykę i te same reguły powinno zastosować do innych krajów. No, natomiast no, my słyszymy, kiedyś usłyszeliśmy od pana przewodniczącego Junckera, że Francja jest Francją i w związku z tym na przykład traktujemy deficyt budżetowy inaczej niż deficyt budżetowy Grecji. Ale już przekazuję następne pytanie, ale proszę. Powiem szczerze, ale pan Juncker już chyba nie będzie więcej kandydował, prawda? No nie przypuszczam, ale chciałby przejść do historii. Ale powiedział tylko o tym Donaldu. Jednym z najważniejszych tematów w debacie publicznej w Polsce już od dłuższego czasu jest poprawienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i przerwanie tej bariery propagandy wymyślonej, co się w Polsce dzieje. Pan od wielu lat, jak jestem zorientowany, przebywa w Niemczech, również pan jest profesorem w Uniwersytecie w Rennes. Ma pan biuro poselskie prawdopodobnie i w Polsce, i w Brukseli. Ma pan pewne możliwości finansowe, bo przypuszczam, że jest jakiś taki budżet, którym pan dysponuje. I prosiłbym, żeby pan przybliżył nam może swoją działalność jako europosła na arenie międzynarodowej, właśnie jeżeli chodzi o sprawę Polski i próbę zmiany tego wizerunku, no może w ostatnich dwóch latach, może pana to przybliżyć. No, nie wziąłem ze sobą swojej broszurki, która opisuje to wszystko, co robię w Parlamencie Europejskim. Jak przyjadę tutaj w czasie ewentualnej kampanii wyborczej, to zapraszamy. Nie przyjść. Ale wszystko jest tak, że ta rola posła do Parlamentu Europejskiego ma różne aspekty. Prawda? W ogóle Parlament Europejski jest taką dziwną instytucją, nie jest po prostu tylko parlamentem. Prawda? Dzieli swoje uprawnienia legislacyjne z Radą Europejską. Nie ma możliwości też inicjowania
że prawa nie ma inicjatywy ustawodawczej, prawda? Też nie uchwala nigdy, prawda? To nie jest, nie wyłania rządu, prawda? I nie uchwala, znaczy, jeżeli my coś uchwalimy w Parlamencie Europejskim, to musimy to uzgodnić z Radą Europejską, czyli z państwami członkowskimi. Także to jest, i to jest bardzo zawiłe, ja bym powiedział tak, bo bardzo często, ja dlaczego o tym mówię, że się bardzo często na to nie zwraca uwagi, że to jest w pewnym sensie niezwykle ważne, prawda? Że na przykład no, ostatnio właśnie trwały negocjacje dotyczące tych robotników, pracowników delegowanych, co naprawdę będzie dotyczyło wszystkich, którzy, nie wiem, właśnie firm transportowych, tych, którzy właśnie pracują w polskich firmach. No, proszę pana, tam negocjacje, tak zwane trialog, czy trilog, niektórzy to nazywają, no, trwały do trzeciej w nocy. Znaczy się rzeczywiście wspiera o przeciwki. No teraz mamy na przykład bardzo ważną sprawę, którą kończymy. No to jest nowelizacja dyrektywy gazowej, która by ewentualnie udaremniła albo unieszkodliwiła Nord Stream 2. Prawda? To są rzeczy, które nie, albo inna sprawa, zajmowaliśmy się rynkiem elektryczności, właśnie tą kwestią dekarbonizacji, na ile Polska będzie i na ile lat jeszcze będzie mogła produkować energię elektryczną, używając węgla, prawda, i tak dalej, osiągając pewne cele klimatyczne. Więc to są wszystko rzeczy, to nie jest, bo my czasami myślimy, prawda, wizerunek jest. Ten wizerunek jest też kształtowany przez pewne konkretne działania. Te konkretne działania mają nie samo znaczenie, bo to jest taka trudna praca, której nie widać. No, wszystkim, no bo ten, mało się interesują, no wszyscy, jak jest debata o Polsce, to wszyscy oczywiście to śledzą. Teraz oczywiście inną dziedziną takiej pracy jako posła jest właśnie rzeczywiście ten wizerunek, kształtowanie opinii, wpływanie. No, to jest taki, to miejsce, prawda, w którym się kształtuje też, no, no mogę tylko powiedzieć tak, no jak to się robi? No to się robi przez na przykład, no nie wiem, przez organizowane wystawy, czy seminaria, czy ostatnio na przykład zorganizowałem dwa takie spotkania, na które akurat dotyczące tematyki niemieckiej, to może jako przykład, w ostatnim miesiącu akurat te dwa. No jedno to dotyczył, to był taki pokaz dotyczący działalności Jugendamtu, gdzie pokazaliśmy film taki telewizyjny, w wersji też niemieckiej, temu towarzyszyła dyskusja. No i to jest oczywiście też rozsyłane w tej chwili. W ogóle będziemy rozsyłać ten film do wszystkich posłów z takim wyjaśnieniem, na czym polega ten problem. No to wywołało też takie duże poruszenie też wśród posłów. Niewielu przychodzi, bo to też jest taki imprez się bardzo dużo odbywa, ale to jakby to zostało zauważone. Teraz zostało tuż przy dzień przed właśnie głosowaniem na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego mieliśmy konferencję zorganizowaną razem z Instytutem Zachodnim w Poznaniu na temat kwestii reparacji. Znowu tematyka niemiecka, byli historycy, myśmy zaprosili też, chcieliśmy zaprosić historyków niemieckich, w końcu tylko jeden przyjechał, niektórzy się wycofali w ostatniej chwili, był jeszcze jeden kolega z Niemiec, taki socjolog i ekonomista. To była bardzo rzeczowa konferencja, obie zresztą, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby formułować pewne rzeczowe, merytoryczne argumenty, bardzo, bardzo ciekawe. No, na przykład przed to jeden z posłów niemieckich liberałów zapytał mnie, czy ta dyskusja na temat reparacji była filmowana, czy on by mógł. Nie była filmowana, ale Instytut Zachodni wydał taką broszurę. No więc no inne rzeczy, które robimy. Ja robię taki cykl na przykład spotkań z wybitnymi polskimi twórcami. Kiedyś, no to takie są wieczorki, a tak naprawdę to jest dla Polaków pracujących w instytucjach unijnych, żeby pokazać im takich twórców, którzy oni może niekoniecznie znają, a którzy są trochę po naszej stronie, są neutralnie trochę, prawda? Którzy są bardziej powiedzmy chcą zachować polskie dziedzictwo, niż je dekonstruować.
Przygotowuję konferencję na temat Nord Stream 2 w Waszyngtonie DC ze współpracy z panem ambasadorem tamtejszym. W listopadzie przygotowujemy na święto niepodległości. Pomyśleliśmy sobie, że pokażemy coś innego niż wszyscy. Chcieliśmy zrobić wystawę o polskich kobietach. Bo Polki uzyskały, Polska była jednym z pierwszych krajów, że w 1918 roku było wiadomo, że Polki uzyskały, prawda, prawa obywatelskie, w ogóle i udział Polek w życiu publicznym, właśnie, żeby zdjąć pewien stereotyp, prawda? No i tam będzie, no różne będą osoby, prawda? No, powiedzmy i Maria Curie-Skłodowska, też Maria Ossowska, bardzo wybitna socjolog, która przed wojną, prawda, zrobiła doktorat i tak dalej. No różne takie osoby. Ktoś właśnie z taka pani niemieckiego pochodzenia, niezwykle dzielna, która była i w Legionach, i potem w wojnie polsko-bolszewickiej, a potem w AK i tak dalej, potem w obozach. No takie chcielibyśmy po prostu przerwać. Już ja nie pamiętam tego wszystkiego, bo tego jest dużo, prawda? Ale mogę pana zapewnić, że robię wszystko, co mogę. Dziękuję. Krzysztof Paniewski. Ja na wstępie chciałem pana profesora serdecznie przywitać od siebie i od osób, które pamiętają pana. No, 4 lata minęło, postarzaliśmy się trochę, ale tu moja koleżanka, która była na spotkaniu, mówi, że w ogóle pan profesor się nie zmieni, przystojny jak zwykle. A ja chciałem pana profesora prosić, żeby pan pozdrowił pana posła Ryszarda Czarneckiego. Dziękuję, prawda, panie, za jego postawę. Naprawdę wielki szacun. I no, uważam, że to, co on zrobił, to taki gest prawie że Kozakiewicza. Pytanie moje brzmi, jak pan profesor sobie tłumaczy tą żabę diaspory żydowskiej odnośnie tego ustawy IPN? Co ich tak sprowokowało do tej żaby takiej na gąbki? No to jest oczywiście bardzo pytanie, które by wymagało dużo czasu, wręcz seminarium, no ale można powiedzieć najogólniej. Znowu to jest tak, że utrwalił się jakiś obraz, bo teraz jeszcze wracając do tego pytania o wizerunek Polski ostatnio, ja trochę zawsze też, to mówiłem już parę razy, uważam, że myśmy w 2015 roku przespali parę miesięcy tych pierwszych, prawda? Że to jest, było niezwykle ważne, nie mieliśmy żadnej strategii komunikacyjnej. No i teraz w przypadku interpretacji tego, co się stało w czasie II wojny światowej i tak dalej, no myśmy też, to jest tak, że przez lata całe, prawda? Kształtowała się pewna narracja, kto się mówi, prawda? Ona się zmieniała. Ja zawsze też opowiadam, bardzo często opowiadam, że jak ja pierwszy raz przyjechałem bardzo dawno, dawno temu, jeszcze państwo na świecie, może większość nie było, do Niemiec, no to było zdecydowanie postrzegany, jak wtedy było bardzo mało Polaków, bo to był rzeczywiście, bo to były lata 70. Pierwszy raz przyjechałem do Niemiec Zachodnich w 77 roku na takie stypendium dla wspierania niezależnych intelektualistów, także, które to była fundacja w Paryżu, ale tylko, że była taka liberalizacja gierkowska na uniwersytetach, więc jak się miało pieniądze, miało się takie stypendium, można było pojechać, ten profesor niemiecki mnie zaprosił. No i właśnie pierwszy raz wtedy przyjechałem na 2 miesiące i wtedy rzeczywiście Polacy jeszcze byli rzadkością w Niemczech, ale pamiętam właśnie wiele takich rozmów wówczas, którym, a był to okres, no, kiedy
kiedy to pokolenie wojenne jeszcze pracowało, to byli profesorowie wtedy na uniwersytecie, szczególnie w pewnych wydziałach, jak prawa i tak dalej, ale widziała, znaczy, to było poczucie winy wobec Polski, prawda, wobec Polaków, znaczy jakby było oczywiste, prawda, że Polacy są ofiarami. No i potem to się zmieniało, to trzeba by było opisywać, jak się ta polityka, ja się trochę tym zajmowałem też zawodowo. Ale rzeczywiście jest tak, zwłaszcza lata 90., no coraz bardziej następowało, jak powiedział, taki proces, w którym w pamięci, prawda, o tym, co się stało, bo to trochę historia, powiedzmy, zawodowa, to jest co innego, pisałem przez historię, ale w pamięci jakby pewne ofiary znikały, to coraz bardziej ta pamięć się koncentrowała na Holokauście i na ofiarach żydowskich, no bo to jest ta największa, prawda, ofiara w związku z tym, prawda, ale te inne zaczęły znikać, no bo ten, wiadomo, że na przykład, że tutaj w Berlinie była dyskusja wtedy, jak powstał pomnik Holokaustu, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale był taki wybitny niemiecki historyk, który, Reinhard Kozere, który wtedy twierdził, że to powinna być dla wszystkich ofiar, prawda, i on a potem to właśnie jakby, więc następował taki proces, w którym no, też państwo Izrael no, miało bardzo też powikłany najpierw stosunek, prawda, do mordu na Żydach europejskich. Na pewnym momencie to się stało, prawda, taką jakby podstawą doktryny państwowej, prawda, legitymizacji państwa. No, to jest też państwo zagrożone, więc ono się utrzymuje, jakby gotowość swoich obywateli tą pamięcią, prawda, tej traumy, tego strasznego mordu. A z drugiej strony następowało inne takie zjawisko, czyli uniwersalizacji przestępców, znaczy morderców, prawda? Słynny był taki wydanie Spiegla, Der Spiegel, już nie wiem, w tym roku, pomocnicy Hitlera, więc taką kładką, prawda? Zaczęto, to się nasiliło w latach 90., że zaczęto opisywać, każdy zresztą, każdy z tych krajów, które dołączały wyzwalały się z tego bloku, prawda, sowieckiego, to była taka wtedy, nawet wśród historyków, taka pewna moda, że zaczynają opisywać rzeczy nieopisywane. Na przykład ja pamiętam taki wykład kiedyś litewskiego historyka na moim uniwersytecie w Brenie, którym opisywał jak w zasadzie w pierwszych miesiącach po wejściu Niemców, Wehrmachtu na Litwę zabito 3/4 Żydów. Głównie zresztą z rąk litewskich, o czym niespecjalnie. Ale powiedzmy, że ogólnie następował. I Polacy jakby zostali do tego jakby dołączeni, prawda? Bo ukazywały się książki o polskiej kolaboracji, potem była oczywiście książka pierwsza na Tomasza Grossa, Sąsiedzi, która tutaj wywołała wielką debatę. Niektórzy uważali, że ja pamiętam wtedy też dyskusję na ten temat, zresztą sam miałem kiedyś okazję brać udział w dyskusji z Tomaszem Grossem w Nowym Jorku, ale prawda? I w związku z tym nastąpiło takie poczucie, no i oczywiście też omyłkowo i inflacyjnie używana nazwa polskie obozy koncentracyjne. Znaczy właśnie w tej tendencji, że ostatecznie w takim, myślę, jakbyśmy zapytali przeciętnego ucznia, prawda, kogoś nieświadomego, to on by był przekonany, prawda, że ofiarą byli Żydzi w Polsce głównie, a Polacy kolaborowali. No i stąd. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą legislację, my chcieliśmy oczywiście to zmienić. W różnych sytuacjach chcieliśmy to zmienić. Teraz przychodzi, tylko że takich rzeczy, jak się 30 lat nic nie robi, prawda, nie publikuje książek, nie robi wystaw, właśnie nie ma się polityki historycznej. A ja przypomnę, że termin w ogóle polityka historyczna i to, że państwo ma się zajmować polityką historyczną, to było za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego po raz pierwszy w ogóle użyte, prawda? To, że my, że nie było Muzeum Powstania Warszawskiego przecież tyle lat, prawda? Że do tej pory no, są różne rzeczy, które dopiero, na przykład, dopiero teraz zbieramy relacje tych ludzi, którzy pomagali na przykład, że kiedy powstało Muzeum w Markowej, Ulmu. Znaczy myśmy po prostu
sądząc. Jeszcze pamiętam też pewien historyk, powiedział chyba 95, 97 rok, że wśród młodych historyków polskich nie ma nikogo, kto by się zajmował II wojną światową. Co dla mnie było, prawda, no, otwierano archiwa, a nie ma było żadnego historyka, nie mamy żadnych, więc podczas gdy no, ja kiedyś byłem w Los Angeles, tam jest na takim University of Southern California i tam na przykład Steven Spielberg ufundował ze swoimi wielkie takie centrum badania Holokaustu i ludobójstwa i tam wszystko się, prawda, wszystko się rejestruje. No myśmy nie rejestrowali, prawda, nikt nie spisywał świadków. Dzisiaj na przykład o rzezi na Woli nikt nie wie, bo nawet nie wiadomo ile osób tam naprawdę zostało zabitych, zamordowanych, ale relacje nie zostały ani spisane, ani sfotografowane. Pierwsza książka, którą o tym to parę lat temu, 2-3 lata temu napisał dziennikarz bardzo dobry, zresztą Piotr Gursztyn. Więc wie pan, no to jest tak, że jak coś takiego się odbywa i przychodzi teraz prawo. Dla nas jakby oczywiste. Nie, to ja mówię, zaraz przejdzie. Zaraz przejdzie? Tak, ale nie mikrofon. To posłuchaj tylko, tak? No, nie wiem, mamy może wyjść z tej sytuacji. Nie przejdzie. A przeszło. No więc, prawda, my wprowadzamy prawo, to ja myślę, że w jakimś sensie to był oczywiście wstrząs, bo też pokazał, prawda, że dla nas jest oczywiste, przecież nikt nie neguje, że nie wszyscy obywatele Polski, nie wszyscy Polacy zachowywali się, prawda, tak jak potrzeba tej sytuacji, no był w różnych sytuacjach, nie wszyscy się naprawdę, ale dla nas jest oczywiste, że państwo polskie, prawda, nie brało w tym udziału i tak dalej. No ale to się okazuje, że już trwają się pewna narracja, prawda. Ja pamiętam, że w tej wypowiedzi pani ambasador, którą zresztą jestem umówiony w poniedziałek, bo na przykład do Strasburga z nią rozmawiam, to było coś takiego, że ona będzie, no, czy będzie teraz, prawda, czy będziemy teraz ścigać tych, którzy przetrwali, mają złe wspomnienia i tak dalej. Bardzo często ci, którzy przeżyli, przypisują, prawda, odpowiedzialność całemu narodowi, no bo to wszystko o to chodzi. Więc tak, wie pan, z tego to wynika. Ja powiedział, wynika to z naszych zaniedbań, wynika to, że nam się czasami wydaje, że chcemy coś zmienić szybko, tego się nie da zrobić, tak. No ale z drugiej strony, no, w jakimś sensie uważałbym, że to jest trochę ozdrowieńczy wstrząs, no przy czym, no jak wiadomo, są różne, niektórzy uważają, że to jest jakieś ograniczenie wolności słowa. My i badań, co jest, znowu staramy się to jakby wytłumaczyć. Być może powinniśmy się skoncentrować na samym początku na czymś innym. To jest takie moje zdanie. To znaczy zacząć od tych polskich obozów koncentracyjnych, bo to jest ewidentnie, no już tego nikt nie może, prawda, zaprzeczyć. Że i dopiero, prawda, krok po kroku odbudowywać, czy usiłować przekazać wiedzę o tym, czym była okupacja w Polsce, bo tak się zatarły. Teraz na przykład było w francuskiej telewizji, France 2, drugim programie francuskiej telewizji, jakiś taki dosyć podobno straszny właśnie program o tym, jak to Polacy chcą się wybielić i zakazują mówienia i prawda, chcą prowadzić cenzurę. Był doskonały list polskiego ambasadora we Francji, który na to odpowiada i tam właśnie mówi też, dlaczego nikomu nigdy nie przyjdzie do głowy, żeby obóz Struthof, to był jedyny obóz balzacki, koncentracyjny we Francji, nikomu nie przyjdzie do głowy nazwać to francuskim obozem koncentracyjnym, a w Polsce. Także no to też jest oczywiście związane z tym, że na przykład, no ale to od paru lat była krytyka tego, że na przykład, że te wycieczki, które są organizowane, prawda, z Izraela do Auschwitz, no, że one w zasadzie utrwalają pewne stereotypy, a nie pozwalają na przykład, nie wiem, polskiej młodzieży spotykać z żydowską i tak dalej. Ja pamiętam przed laty, jeszcze już na końcu powiem,
na takiego studenta, który się wiedział z innego Uniwersytetu Niemieckiego, i on organizował takie właśnie dialogi, takie trójspotkania. To była młodzież, to były lata 90. Młodzież izraelska, młodzież niemiecka i młodzież polska. I on był, to był Niemiec, i on był wstrząśnięty, że młodzież izraelska i młodzież niemiecka doskonale się rozumiały. Natomiast Polska była wykluczona, była tam biedniejsza, no prawda, znaczy nie łączyła tak zwana taka kultura masowa, to lata 90. To się zmieniło. No ale taki jest efekt. Niemcy na przykład zainwestowały w te relacje, prawda, z Izraelem. Wiele, bo to nie tylko chodzi o pieniądze, prawda, ale wiele jakby takiego kapitału, prawda, nie wiem, ludzkiego, naukowców, no my tego nie robiliśmy i stąd jest ta, uważam, ta. Ja się chciałem spytać, panie profesorze, pytanie moje będzie nawiązywało do jak gdyby końcówki pana prelekcji wcześniej. Pan powiedział, że być może przy następnych wyborach dojdzie do decentralizacji przy tych tendencjach, które widzimy w tej chwili, to co widzieliśmy we Włoszech, tutaj odmawianie się też AfD w Niemczech. Ja tutaj bym się nie zgodził, bo moim zdaniem to poszło w bardzo złym kierunku. Czy pan się tego nie obawia, że nastąpi wtedy destabilizacja? Bo jeżeli ta decentralizacja pójdzie zbyt mocno, to będziemy mogli mieć następne Ital-exit, tak jak widzimy, że być może pójdzie w tym kierunku. We Francji no, też ugrupowanie pani Le Pen nie do końca było zadowolone z działań Unii i decentralizacja w tym wypadku wydaje mi się może być bardzo niebezpieczna. Czy pan i w zasadzie no, ugrupowanie, które pan reprezentuje, czyli ten powiedzmy taki eurosceptycyzm, nie pójdzie wtedy za daleko i no, będziemy mieli wtedy z tym problem, że cofniemy się tych kilkanaście lat do tyłu i Unia niestety, ale pójdzie w tym kierunku odwrotnym niż wszyscy sobie wyobrażamy. A tego na pewno byśmy nie chcieli, bo tak jak tutaj jesteśmy i pamiętamy te dawne lata, kiedy to jeszcze nie byliśmy w Unii, to naprawdę nie byłoby to pójście w dobrym kierunku. Ja się oczywiście zgadzam, że jak są trudne procesy polityczne, rosną napięcia, no zawsze jest, to są ryzykowne procesy. No, ja też wcale nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem niektórych partii, których pan wymienił, tylko że to na pewno jest, tylko że uważam, że nie jest tak, że mamy takie proste alternatywy, bo zawsze uważam, że są takie proste alternatywy, prawda? No na przykład właśnie to często ci, którzy krytykują populizm, to w gruncie rzeczy używają bardzo populistycznych, uproszczających haseł. Na przykład albo się mówi, no albo będziemy mieli, prawda, Unię Europejską, albo będzie wojna i nacjonalizm. No to są zupełnie błędne kategorie, bo te procesy, które następują, są wiele bardziej skomplikowane, prawda? Kiedyś mówiono, no na przykład, prawda, no jak będzie Unia, to wszystkie państwa będą równorzędne i nie będzie tego, co się nazywa jakieś koncentrem mocarstw, czy wpływu mocarstw, no to jest nieprawda, tak? Albo na przykład się kiedyś mówiono tak, że wszystkie państwa oddają część suwerenności, prawda, do wspólnego, że tak powiem, wspólnego zasobu, no i potem możemy tej suwerenności używać, prawda? No na przykład, no bo Unia ma dzisiaj, powiedzmy, też prawo negocjować umowy międzynarodowe, handlowe, tak? No ale się okazało, że to wcale nie jest takie proste, prawda? To znaczy, wszyscy oddajemy cząstkę suwerenności, ale ktoś więcej z tego uzyskuje, prawda, niż... Więc to wszystko jest, jakby popatrzeć, jaka jest prawdziwa o tym... Tylko że ja znam takich opracowań, struktura władzy w Unii Europejskiej, jak to naprawdę funkcjonuje, o tym dużo już można by mówić, więc to jest ja nie uważam, żeby jedyną alternatywą do tego też, ponieważ kiedyś napisałem książkę, która się nazywa Upadek idei postępu. Ja w ogóle nie lubię takich metafor, że wszyscy wiemy, że coś jest naprzód i coś jest do tyłu. To są metafory, prawda, stosujemy do historii, prawda, jakieś takie wyobrażenie.
Tak, tak, przestrzenne też, prawda? To nie wiadomo, czy idziemy naprzód, a może to gdzieś jest skos, a może zawracamy, a może to jest jakaś linia, prawda? No to przecież to może być różnie, prawda? I teraz ja dlaczego uważam, że przecież nawet ci zwolennicy, prawda, tej reformy takiej bardziej centralizującej, no to mówią, no tak, ale przy poszanowaniu właśnie tej pomocniczości, prawda, musimy na przykład wzmocnić parlamenty narodowe, no wszyscy wiedzą, że każda, bardzo jest ciekawym na przykład paru takich naukowców niemieckich, którzy mówią na przykład, no, że demokracja, żeby była żywa, musi być zakorzeniona w pewnej wspólnocie. No nie może być ona właśnie jakoś tak sobie, prawda, no, zawsze jest potrzeba jakaś tożsamość, nawet przecież Unia usiłuje wytworzyć sztucznie jakąś taką tożsamość ogólnoeuropejską. No. Także to jest oczywiście ryzykowne. Ja też nie uważam, że samo przejście to, ja bym tylko powiedział tak, po wyborach może będzie inny parlament. Prawdopodobnie może to pójść jeszcze w innym zupełnym kierunku. A wówczas takie tendencje, żeby poszerzać, no w pewnych dziedzinach jestem przekonany, że Europejczycy, wszystkie narody europejskie będą współpracowały. Bo to jest właśnie no, natomiast w innych nie będą współpracować. Istnieje oczywiście takie niebezpieczeństwo, że pojawią się takie, no, każdy będzie zabiegał o swój interes, prawda? No, przepraszam, teraz nie zabiegam, ja mogę panu pokazać wiele przykładów, prawda? To się odbywa tylko w sposób zinstytucjonalizowany. Czasami w sposób taki, no, ukryty dla opinii publicznej. Wielu kwestiach, którymi ja się zajmuję teraz w Parlamencie Europejskim, bo ktoś by pan powiedział, że jestem należy do ugrupowania eurosceptycznego. Otóż ja, już nawet parę razy mówiłem kolega, no ostatnio mówiłem koledze z Partii Zielonych, że jestem bardziej zielony niż zielony. Albo mówię tak, no mówicie, że to jest ugrupowanie eurosceptyczne, ale to my chcemy na przykład dać Komisji Europejskiej w pewnych dziedzinach większe uprawnienia niż te partie, które rzekomo są proeuropejskie. Prawda? Więc to naprawdę generalnie, na przykład my chcemy liberalizacji tam rynku cyfrowego i tak dalej, to naprawdę wygląda i ścieranie się interesów w tej ramie instytucjonalnej, którą jest Unia Europejska, jest naturalne, to jest tak mocne, no na przykład no, ostatnio było głosowanie dotyczące tej dyrektywy gazowej i było pytanie, które się powiedział, nie możemy na to pójść, ponieważ nie zgodzą Hiszpanie i Włosi, prawda? Bo mają bardzo silny interes narodowy, to jest czerwona linia, a jak oni się nie zgodzą, to akurat nam zabraknie do większości. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak będzie nowy parlament, to będzie inna większość. W tej większości już nie będzie takiej większości, jeżeli to będzie taka większość, no jak ta właśnie, powiedzmy, ten ruch pięciu gwiazd, czy coś, to przy wszystkich ich słabościach może my się będziemy z nim spierać o inne elementy. Myślę, że już nie będzie takiego dążenia do tego, żeby kontrolować sytuację w Polsce. A to ja uważam za. Znaczy problem nasz z Unią Europejską polega na tym, że myśmy oddali część suwerenności, a wszyscy inni też trochę pooddawali. Jedni zabrali z tego bardzo dużo, jak Niemcy. Prawda? Bo Niemcy dzisiaj są bardzo ambitnym krajem i wiedzą, że nie mogą, są za małe, to kiedyś było powiedziane, prawda? Za duże dla Europy, za małe dla świata, ktoś tak powiedział, prawda? No i mogą być tym czynnikiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy są Chiny, tam Stany Zjednoczone, tego, prawda? Że mogą być tylko, tak samo Francuzi są bardzo, jeżeli jest Unia, prawda? Jeżeli jest Europa i przemawiają w imieniu Europy. Natomiast w naszym przypadku polega to na tym, no oczywiście w jakimś sensie jesteśmy bardzo istotnym elementem, prawda, tego, że czego się nie spodziewaliśmy, bo tego nikt nie oczekiwał, tak powiedzmy wtedy w 2004 roku, kiedy przystąpiliśmy do Unii, że rzeczywiście jest wielka skłonność. I to niezależnie od tego, czy ta nasza reforma jest do końca, prawda, wszystkie aspekty są pozytywne, tylko czy jest skłonność wielu polityków europejskich i też posłów i właśnie partii europejskich do ingerowania w sprawy polskie. No jak siedzę naprzeciwko właśnie takich dyskusji w telewizji austriackiej, mam naprzeciwko młodą, względnie młodą panią poseł z
z partii liberalnej, to i ona mówi, że ona w zasadzie Polska musi to i to, musicie cofnąć tam swoje reformy, musicie zrobić tamto, no to jeżeli, no, znaczy ja jestem zawsze zszokowany tym, prawda, tą takim przekonaniem, no przecież nikt z mojego ugrupowania nie jedziemy niedługo na takie dni studyjne do Bułgarii i możemy mieć swoje zdanie na temat tego, co jest pozytywnego, co jest negatywnego w Bułgarii, ale przecież nie będziemy urządzać Bułgarom życia, prawda? Nie my będziemy decydować, kogo oni mają wybierać, jak oni, my możemy im trochę poradzić, możemy wyrazić swoją troskę i tak dalej. I na tym polega. Otóż ja mam nadzieję, że ten nowy parlament będzie się składał z takich ugrupowań, które będą szanowały sprawy wewnętrzne, znaczy suwerenność, znaczy będą, to co jest też niezwykle istotne, no że przecież wszyscy mamy ograniczoną wiedzę, no trudno jest wypowiadać się w kwestiach innego kraju, w którym no właśnie ci Niemcy czy Francuzi wypowiadają, nie znając języka polskiego, nie wiedząc w ogóle, prawda, na czym polegają nasze spory i nasze. I na tym polega na to zmiana. Pewnie będzie wtedy inna komisja, prawdopodobnie, nie wiemy, będzie inny układ sił, ale oczywiście, że to będzie trudne. Natomiast nie uważam, żeby musiało się to skończyć tak, że mamy tylko jedno, zresztą zapisane oczywiście, coraz bardziej integrująca się Unia. To znaczy, że my mamy jedną drogę, ta droga prowadzi nas do jednego państwa, prawda? I w gruncie rzeczy jednego narodu, no bo wymieszamy wszystkich ze sobą. No i widzimy, jak to mieszanie się kultur, do czego ono w zasadzie prowadzi, że narastają napięcia, nawet między Brytyjczykami a Polakami, prawda? I wielu Polaków chce wracać. Ponieważ no, to są trudne procesy, no, badane przez socjologię, więc nie jest tak, że jest jedna droga, a druga to jest wstecz do sytuacji, prawda, i wtedy się mówi, no nie wiem, wybuchnie zaraz wojna, prawda, i wszyscy będą z wszystkimi, prawda, wspierali się. Dlatego uważam, że na pewno Unia się przekształci, w jakim kierunku to będziemy zobaczyć. Ona się już przekształca w ciągu tych 3-4 lat, by się przekształciła, nawet jeżeli nie zmieniła się formalnie struktura, prawda, ale też powstały różne instytucje, ale na pewno nie musi, to jest proces ryzykowny, ale na pewno nie musi prowadzić do tego, żebyśmy no, na przykład, no, tak jak wielu Polaków się mówi, no wtedy będziemy w takiej sytuacji, jak nie byliśmy kiedyś w Europie. No to jest prawda, bo to jest nasze poczucie, siedzieliśmy zamknięci, prawda, nie mieliśmy paszportów i nie mogliśmy wyjechać. Na miłość Boga, no to do takiej sytuacji oczywiście nie wróci, to by musiała być katastrofa i to nie jest jedyna alternatywa. Ja mam krótką dygresję tutaj do pana, który wyraził pewną obawę, że czeka nas jakaś ponura przyszłość, jeżeli ruchy, no, tak to nazwijmy, nacjonalistyczne będą miały coś więcej do powiedzenia w Europie. Ja z tą tezą absolutnie się nie zgadzam, ponieważ to, co się dzieje obecnie, jest wynikiem absurdalnej polityki prowadzonej przez Brukselę. Po prostu społeczeństwa wielu państw mają dosyć tego, aby jakieś dyrektywy wychodziły czy to z Berlina, czy z Brukseli, czy z Paryża. Jesteśmy za Unią Europejską, ale za Unią Partnerską, taką, w której każde państwo będzie jednakowo traktowane. Niezależnie od tego, czy to są Niemcy, Francja, czy Estonia. Na taką Europę się zgadzaliśmy i za taką jesteśmy. Nie może być tak, jak powiedział kiedyś profesor Bartoszewski, że jesteśmy brzydką panną w Europie i musimy szukać jakiegoś wybrańca. Na to absolutnie się nie zgadzamy. Chciałbym jeszcze tylko, bo to była taka dygresja. Pytanie jest takie, bo w tej chwili taki powstaje syndrom otoczonej twierdzy. Polska jest atakowana nie tylko przez media tak zwane demokratyczne, bo to są w cudzysłowie państwa demokratyczne, tak to nazwę, bo mam bardzo słusznie. Też jesteśmy, mieszkamy tutaj, wielu z nas, od dziesięcioleci w Berlinie, w Niemczech i dokładnie widzimy to, co pan też profesor powiedział. Nie ma ani jednego pozytywnego zdania, może poza kiełbasą, o Polsce.
jest cały czas kampania antypolska. Jeżeli się widzi panią Słomkę w CDF-ie, to ją porównuje do pani Falskiej w czasie rządu PZPR-u. Czysta propaganda, która wychodzi prawdopodobnie bezpośrednio z ośrodka decydującego. A pytanie jest takie, które mnie bardzo interesuje. Jak pan profesor ocenia wpływy Rosji? Bo myślę, że Rosja za wieloma atakami związanymi z Polską też stoi. Czy to chodzi też o ludzi, o Żydów, którzy wyszli z Rosji i emigrowali do Izraela, mają swoje interesy? Mają, wiadomo, Rosjanie też swoje silne wpływy w Niemczech i w innych krajach Rosji. Jak pan profesor ocenia wpływy Rosji w Unii Europejskiej? Na jeden. No te wpływy, jak wiadomo, są ukryte i tajemne, więc trudno mi je ocenić. Natomiast no, było też bardzo takie cenne sprawozdanie pani minister Fotygi w Parlamencie Europejskim, jak mówiąc o wpływie propagandy rosyjskiej na Unię Europejską, więc wiadomo, że tam nawet jest takie centrum, powstało w Rydze do spraw też wojny, prawda, i ataków cyfrowych, cybernetycznych i tak dalej. Więc trudno sobie wyobrazić, żeby Polska nie była przedmiotem, prawda, takich. Natomiast ja oczywiście nie wiem i nie mam. Trudno jest znaleźć dowody bezpośrednie na ten gorący. Znaczy my wszyscy, no są tacy koledzy, którzy się jakby postrzegają też całe wszystkie te procesy raczej jako, prawda, robione, prawda, że pewne rzeczy dzieją się z rozmysłem, prawda, uruchamia się pewne mechanizmy, na pewno Rosja, niektórzy uważają, zresztą nasza opozycja zawsze mówi, prawda, no, że właśnie to też jest dążenie do tego, żeby rozbić Unię, prawda? To jest znowu argument na rzecz tego, że te tendencje takie są, te prawicowe, o których my mówiliśmy. To ja mówiłem, że ja widzę ich elementy pozytywne, ale są takie argumenty, mówiąc, że no one są niebezpieczne, prawda? Co jest jakimś argumentem, przecież wszyscy Państwo wiedzą, że no dzisiaj mamy tak, że większość tych ruchów takich prawicowych, czy narodowych, czy jakiś, nie, czy popój, jednak jest bardzo, tak powiem, pozytywnie nastawiona do Rosji. To jest związane z tym, że na przykład, no, na przykład w przypadku Francji tak jest, że tam bardzo są te wpływy rosyjskie bardzo mocne i dla wielu, ja rozmawiam z wieloma francuskimi posłami, dla których na przykład Putin to jest obrońca, prawda, chrześcijaństwa i wartości chrześcijaństwa. I to zresztą pokazuje, jak, że my jesteśmy też wyjątkowi, prawda, bo u nas co prawda jest trochę, prawda, takiej prawicy skrajnej, która jest prorosyjska, ale znaczy prorosyjskość tego typu albo wiara właśnie, że Putin, prezydent Putin może być obrońcą chrześcijaństwa, nie jest w Polsce szeroko rozpowszechniona. Więc ja przypuszczam, że no wszyscy wiemy też, że w Niemczech, prawda, jest bardzo silne lobby, no to te, sprawa Nord Stream 2 pokazuje, prawda, to jest głównie SPD. No. Jak ja słyszę takie argumenty, na przykład ostatnio mieliśmy taką debatę w komisji ITRE, przemysłu i tak dalej, i energii, i poseł z SPD mówi, bo Rosja jest takim doskonałym partnerem, Rosja nas nigdy nie zawiodła jako dostawca gazu i tak dalej. No i wtedy się okazuje, że zresztą, prawda, że jakie rzeczy można też powiedzieć. Tu są sankcje, tu z jednej strony mówimy, prawda, że Mińsk i sankcje zostaną utrzymane, a z drugiej strony jest coś takiego. Więc ja przypuszczam, że tak jest, jak pan mówi. I myślę, że część tych ataków na Polskę ma jakieś oczywiście też kwestie, prawda, tam geopolityczne są za tym. Natomiast jest pewien problem, no ja uważam, że to jest problem. To znaczy, my mamy taką dziwną sytuację teraz po wyborach. Znaczy, mamy bardzo, po raz pierwszy, mamy dosyć skonsolidowaną władzę i stabilną sytuację w Polsce. No mamy oczywiście protesty, demonstracje, ale właśnie to, że one się mogą odbywać, jak wczoraj właśnie byłem w Warszawie, tak, akurat trwa jakieś tam demonstracja feministek, prawda? Mamy dosyć
dosyć sprawne, mimo prawda, przeprowadzane reformy, więc sytuacja wewnętrzna, dobra sytuacja gospodarcza, no ale mamy bardzo trudną sytuację zewnętrzną, bo to, że jesteśmy oblężoną strefą, jakby mnożą się, prawda, różne nasze, zaczęliśmy od kłopotów z Komisją Europejską, ale tym razem mamy więcej. Ja muszę powiedzieć, że ja na przykład miałem taką nadzieję, że jeśli chodzi o relacje polsko-niemieckie, to bardzo często się tam zarzucają. To też jest taki stereotyp, że ktoś mówi z kolegów niemieckich czy dziennikarzy, a te relacje są takie złe. Ja wtedy zapytam, ale dlaczego one są złe? Dlaczego relacje polsko-niemieckie miały złe? Ja naprawdę miałem nadzieję, że my unikniemy w tych relacjach bilateralnych tego błędu tam 2005-2007. No ale no proszę być, no, dlaczego niby relacje polsko-niemieckie mają być złe? Czy my, gdzie my naruszamy, pomijając sprawę energetyki, czyli Nord Stream 2, to gdzie my w zasadzie atakujemy, prawda, czy naruszamy jakieś interesy niemieckie? No, co więcej, no przecież wszyscy wiemy, że Angela Merkel jest w Polsce ceniona, zresztą Polacy dobrze oceniają sobie relacje polsko-niemieckie. Więc problem jest po stronie niemieckiej, prawda, a nie po polskiej, prawda? My nie mamy żadnych wielkich, obiektywnych, więc to jest niezrozumiałe. Chyba, no i teraz jest pytanie, skąd się to bierze, prawda? Skąd się biorą takie ciągle negatywne, no teraz można powiedzieć, albo to jest taki, z jakiegoś takiego, no, ideologicznego zacietrzewienia, nieznajomości rzeczy, jakichś uprzedzeń kulturowych, no albo to jest jakby dosyć świadome granie na obniżenie naszej pozycji. Ale tak naprawdę, no to jak mówię, oprócz kwestii energetycznej, której w tej sprawie nocnej, to my jesteśmy, po naszej stronie jest Komisja Europejska i po naszej stronie jest większość Parlamentu Europejskiego, bo wszyscy uważają, że ten projekt jest niezgodny z wartościami europejskimi. To Niemcy są po drugiej stronie i naruszają pewne wartości, pewne zasady, które przyjęliśmy. Ale w tych innych kwestiach, na przykład nie kłócimy się tak jak w 2005-2007, jeżeli chodzi o politykę rosyjską. Tak? No bo już mało jest takich, co by wyszli właśnie, tak jak ta powiedziała, że to wspaniały jest demokrata, tak? Lupenreiner, jakbyśmy demokrat, prawda? No już tego nie ma, prawda? Takiej polityki wschodniej, która była niemieckiej, która była nakierowana na Rosję, zafascynowana Rosją, tego na szczęście. I w wielu innych przypadkach też nie ma w zasadzie, więc jeżeli ktoś nas tu słucha, to taki apel, prawda, do strony niemieckiej, żeby ona przemyślała swoją politykę, bo naprawdę, prawda, panie ambasadorze? Zgadza się pan, prawda? Powoli zbliża się godzina 22, będziemy zbliżać się do końca. Ja mam tu jeszcze jedno pytanie, też na koniec. To pytanie nawiązuje trochę do dyskusji wcześniejszej. Temat diaspory żydowskiej, która jest dobrze zorganizowana i ma mocności do przybicia w ogóle na świecie, prawda, można powiedzieć. Temat, pan profesor mieszkał długo w Niemczech, zna sytuację Polonii tutaj miejscowej. Jak organizacje polonijne funkcjonują, jaki jest statut, co jest złego, co jest dobrego, prawda. I trzeci temat, to jest to, ten lobbying za sprawą spraw polskich, prawda. Czyli jak to, jak można, czy można, czy są szanse, aby organizacje polonijne jakoś pozytywnie wykorzystać do tego, wykorzystać trochę może brzydkie słowo, ale włączyć ten proces, aby ten lobbying był lepszy, dążyć do jakiejś poprawy wizerunku Polski, nie tylko przez indywidualne akcje, jak pan profesor wiele takich akcji robi, ale przez właśnie jakieś wzmocnienie lobbingu organizacji polonijnych. Czy taka szansa jest? Bo ja powiedzmy subiektywnie to różnie widzę, prawda, ale jak to pan profesor ocenia ze strony tej, który dobrze zna Niemcy i prawdopodobnie organizacje polonijne, jak to właśnie pan profesor ocenia? No, ja bym chciał, żeby były organizacje polonijne, które mają wpływ na opinię niemiecką, publiczną, które, prawda, kształtują, no, tak jak tutaj państwo, prawda, którzy są obecni w życiu publicznym niemieckim, a nie tylko, powiedzmy,
grup nieudaczników w Berlinie, który, prawda, robi to, co robi. I to jest, prawda, jako głos też Polaków, prawda, w Niemczech zawsze cytowane. No. Więc jeżeli już się tamtych pokazuje, no to żeby pokazywano, prawda, ta całą sobą stronę. Ale rzeczywiście jest też tak, no ja przez wiele lat to śledziłem i wiem, że jakoś tak zawsze było, że co się zorganizowało, to się zdezorganizowało. No. I to jest trochę wszędzie, to znaczy akurat Polonia Amerykańska jest lepiej zorganizowana, też teraz byłem niedawno po dłuższej przerwie w Nowym Jorku, tam kiedyś spędziłem dłużej, tak miałem nadzieję, że coś tam powstanie i też trochę coś w sferze akademickiej, też jakieś instytucje, przyjechałem po dłuższym czasie i stwierdziłem, że to, co było jakąś taką zalążkiem nadziei, no to się rozpadło, nie rozwinęło, teraz jacyś inni znowu coś próbują, ale nie do końca, no to jest niestety ten problem, no, że jakoś się nie potrafimy zorganizować, prawda, to znaczy nikt państwa nie zorganizuje, no to musi płynąć od wewnątrz, od państwa, prawda, i też znaczy od Polonii, która się organizuje, która jest świadoma swoich praw, które te swoje prawa potrafi realizować, wtedy państwo polskie może pomagać. No na pewno jest wola, żeby to robić. No ale nie jest to łatwe. I wtedy ja muszę powiedzieć też, ostatnio miałem już tak na końcu taką refleksję, bo ja przez od 95 roku byłem no, profesorem takim już stałym, prawda, w Bremie. Pamiętam, że no, przez te lata przyznało się tylu studentów, też polskiego pochodzenia, o których miałem zawsze tak nadzieję, że pomyślałem sobie zawsze, że no właśnie, że to będzie ta grupa, która będzie przenosiła do Niemiec no właśnie polskie wartości, sposób myślenia, wiedzę o Polsce, że właśnie ona będzie kształtowała takie, będzie tą podstawą, będzie jakoś te społeczeństwa spajała jako równoprawne, tak? No i muszę powiedzieć, że poza nielicznymi wyjątkami, teraz wiem dlaczego te wyjątki, to się nie sprawdziło, jest odwrotnie, to znaczy akurat ci wszyscy, wielu jest takich moich wychowanków, którzy czasami jedni są tam dziennikarzami, inni, to oni raczej się wybijają w atakach na Polskę, prawda? Że to jest coś takiego, że oni raczej przyjęli te wartości niemieckie i chcieliby, żeby Polska się zmieniała tak, jak niemieckie społeczeństwo, niemieckie państwo oczekuje, żeby się zmieniało. Więc ja też mam tego rolę, nam się nie udało wytworzyć, prawda, takiego rolę, słuchaj, nieprawda? No, ja tylko mówię o swoich doświadczeniach i mógłbym. Ostatnio zastanawiałem się, proszę państwa, już ostatnie słowo, no właśnie pewną taką, znaczy konferencją polsko-niemiecką, pomyślałem sobie, no dobrze było, żeby tacy ludzie, młodzi, wychowani tutaj w Niemczech, ale reprezentujący polski patriotyzm, prawda? Łączący tego z przyjaźnią do państwa, w którym żyją, do kultury niemieckiej. Otóż naprawdę takich ludzi jest bardzo niewiele. A ci, którzy taką postawę wykazywali, tak akurat nie robili specjalnych kariery w niemieckim społeczeństwie. To też jest bardzo, bardzo, bardzo przykre. Ja chciałem coś powiedzieć bez mikrofonu, ale myślę, że wszyscy słyszą. To, czego nam na przykład tutaj brakuje, ja tak uważam, nawiązując tutaj do kolegi Słów, który mówił o tym, że jest kampania antypolska, bo taka jest, co widać na przykład w gazetach takich ogólnego dostępu, od PC-tu zaczynając, a na innych, gdzie na przykład proste sprawy, jeżeli się czyta kolumnę wypadków, kolumnę kryminalną czy jakąś inną, kiedy czegoś złego dokonuje Niemiec, nigdy nie ma narodowości. Kiedy robi to Polak, zawsze jest podana narodowość polska. Wykrzywia to patrzenie Niemca na Polaków. Poza tym, czego nam tu brakuje? Brakuje gazet. Dlaczego polscy producenci gazet nie wypuszczają gazet w języku niemieckim, który przekaz ten rządowy, który do nas dociera, bo my znamy język polski bardzo dobrze i ten rząd wspieramy i Niemcy się dziwią, dlaczego my wspieramy, jak oni lewą.
źle polski rząd nie robi, robi bardzo dobrze, bo takiego rządu jeszcze nie było jak do tej pory. Tylko trzeba to sprzedać. Trzeba to sprzedać, trzeba pokazać w telewizji. Nie dosyć, że nie ma polskich gazet w języku niemieckim, to nawet, żeby posłuchać polskiego radia, to przypomina się słuchanie Wolnej Europy, bo jest tak słabo nadawane. Nie mówię o niemieckojęzycznym polskim radiu. Takiego, czego nie powinno być. Tak samo jadę do tej siowej, do Polski, czy do znajomych i tam w telewizji są kanały w języku niemieckim i w języku polskim nadawane przez telewizje niemieckie. Nie ma tego nadawanego przez Polskę tutaj. Z jakiej racji? Inaczej nas Niemcy nie będą inaczej postrzegać, jak postrzegają, jeżeli nie będą mieli dostępu do wiadomości u źródła. Bo to, co oni dostają, to dostają przerobione. Dobrze, pozwólmy panu profesorowi krótką odpowiedź i będziemy kończyć, prawda? Bo nie, bo po prostu to już wiemy, co pan ale myśli, prawda? Jest okej. Ale to chciałem powiedzieć, to koniecznie. My gazety nie reprodukujemy, ale polski producent powinien mieć obowiązek wypuszczenia gazet. Sieć sprzedawania jest dość szeroka. Każdy polski sklep, każdy nie musi być to 100 gazet, 1000 gazet. Niech będzie czytać, co kupi kiełbasę polskim, kupi mi tą gazetę. Ja bym prosił naprawdę tą skończmy tą budowę. Nie trzeba krytykować Niemców. Bardzo bym prosił skończyć. Dziękuję. Proszę bardzo. To są bardzo słuszne postulaty i ja też chciałem Państwu podziękować za spotkanie i też powiedzieć, no, że naprawdę bardzo dużo od Państwa zależy. To znaczy to nie jest tak, ja też się nauczyłem przez te 3 lata też. Mamy często bardzo dobre idee, ale też czasami po prostu trzeba zakasać rękawy. I robić. Każdy niech robi swoje. Niech robi to, co może. Dlatego ja... Kasety nie, ale mogą Państwo ten postulat formułować. Można, nie, naprawdę, można wiele osiągnąć, jeżeli chce się działać. Naprawdę bardzo można wiele zrobić. Skromniejszych rzeczy, a potem mówię. Za chwilę podziękujemy panu profesorowi oficjalnie. Ja tylko może mały komentarz do pana. Pan słucha mnie? Halo? Nie, poczekaj. Pan profesor Zybertowicz byłby tutaj przed 5 laty i powiedział jedną ważną rzecz, że my Polacy szukamy zawsze winnych gdzie indziej, że inni są winni za to, że tak jak jest, to jest. Jeżeli pan mówi, że należy wydać gazetę, czy sprzedawać i tak dalej, niech pan robi. Niech pan przywiezie gazetę. Ja jestem zwykłym rąbolem, ja gazety nie reprodukuję. Ja nie składuję, żeby... Panie profesorze, ja na zakończenie spotkania tradycyjnie już. Na zakończenie... My wspieramy rząd i wspieramy PiS, na pewno każdy z nas może to poświadczyć, ale my tych narzędzi nie dyskutujemy. Na zakończenie tradycyjnie pana profesora poproszę. Tak jak ostatnio, że ja jedną prośbę teraz będziemy odbywać. Jedna prośba. Może przyjdzie dla nas czas, tak samo jak PiS wygrał wybory, prawda, i się bardzo dużo teraz Polsce, tak samo może będzie jakaś siła, która pozwoli Polonii też... Dlatego tej prawdy, panie profesorze, mam jedną prośbę. Za rok zapraszamy pana, aby pan do nas powtórnie przyjechał, bo dyskusja była bardzo ważna, bardzo potrzebna, bardzo ciekawa i dyskusja na pewno by się rozwinęła jeszcze dłużej. A druga prośba, to grupa, która tutaj to organizuje, te spotkania nasze i umożliwia, byśmy mogli się spotkać, czy byłaby możliwość zorganizowania dla tej grupy terminu i tak dalej, byśmy przyjechali do Parlamentu Europejskiego i wspólnie. Dobrze, więc ja skorzystam z okazji, czy za parę miesięcy się skontaktuję z panem asystentem i tak bardzo chętnie oczywiście.
mogę Państwa zaprosić do Pana Europejskiego i pokażemy rzeczy. Wykład jest zawsze taki o Parlamencie, ale też taka po co. A teraz już oficjalnie dziękujemy Państwu, Panie Profesorze.